Tego nie było w temacie wykładu. No bo to jest bardzo trudne pytanie, no bo to jest bardzo osobiste, no. Bardzo osobiste, no. Znaczy, no bo najłatwiej jest powiedzieć, że bez tego bym nie mógł robić tego, co robię, prawda? No bo to pewnie tak jest, no. Ale też człowiek, ja też miałem w życiu bardzo różne momenty, jeżeli chodzi o moje relacje z Kościołem i z Bogiem. Pewnie jak wielu ludzi, no. Udało mi się utrzymać pion, jak mi się wydaje, prawda? Ale miałem bardzo różne momenty, kiedy się potykałem i z wielu powodów. No. Jestem szczęśliwy, że jestem w Kościele, prawda? Bo to jest jednak szczęście, nie każdy je ma. No. Ale trudno mi się o tym mówi, tak jak trudno się czasami człowiekowi... Ja nie chcę wchodzić za głęboko, ale no, ja na przykład mam czasami kłopoty ze zdolnością do modlenia się. No, czasami tak jest. No. I wiele pytań przecież, na które trudno znaleźć odpowiedź, prawda? Ale jest też coś takiego właśnie na przykład, że jestem szczęśliwy, że mogę być czasami we wspólnocie, czy mogę mieć kontakt no tam, gdzie jest jakby bliżej Boga, jak się mówi, prawda? No i tyle mogę powiedzieć, no. Ale też jestem świadomy swoich najróżniejszych, znaczy staram się być świadomy różnych słabości i tak dalej. Nie wiem, czy ja mogę Państwu opowiedzieć anegdotę, bo ona jest bardzo osobista i bardzo dziwna, ale szczególna. Kilka dni temu byłem u spowiedzi w parafii, w której pierwszy raz w życiu byłem. No w Łodzi, no bo nie znam wszystkich łódzkich parafii, prawda? Ksiądz mnie nie widział, bo akurat tak było, że musiałem przejść do konfesjonału, duży kościół i tak dalej. Wyspowiadałem się, ksiądz dał rozgrzeszenie, po czym powiedział: szczęść Boże i powodzenia w tym tygodniu. Ja nie wiem, jak mam to rozumieć, ale poczułem się, jak mnie dreszcze przeszły.